Ale ktoś mi wytłumaczy, jak ja mam go załatwić bez amunicji? Cześć, witam was bardzo serdecznie, moi mili. W poprzednim odcinku zdobyliśmy sobie fantastyczną szlifierkę do koszenia różnych stworów. A dzisiaj sobie sprawdzimy, czy uda nam się skończyć ten trzeci rozdział. Zatem zapraszam do oglądania. Kurde, winda ciemna. Nie najlepiej to nam wróży na sam początek. Też, drodzy państwo, ja nagrywam ten odcinek dosyć późno w czwartek. Jestem już ledwo na siłach, więc nie wiem, jaki długi on będzie, ale postaram się w te pół godziny, jak zwykle, zrobić go. Jak my byśmy mogli to ściągnąć? Kurde! Nie wiedziałem, drodzy państwo, że tym magnesem możemy ściągać przedmioty. To jest bardzo dobra informacja dla mnie. Okej, my mamy tam iść. Magazyn sprzętu. Nie, nie! Nie wiem, czy dziś mam siłę na jakąkolwiek eksplorację. O kurde. He, dobrze, że tu zajrzałem. Puściutko, ale jak będziemy wychodzić, ktoś może nas zaskoczyć. Za wiele tego sprzętu nie było. Tu by mógł ktoś na nas wyskoczyć też. Dobrze, że nie ma to miejsca. Tak też myślałem, że przez te drzwi, ja co chwilę sobie to podpowiadam mapką. Okej. Wydawało mi się, że już padł. Ale zaraz zginiemy tu. Po zabawie? Na to wygląda i tylko gra nam zostawiła tutaj małą apteczkę. Przepraszam za moje wysławianie się dziś, ale naprawdę jestem zmęczony, jest późno w nocy. Więc, drodzy państwo, doceńcie to, zostawcie łapkę w górę, suba i co tylko możecie, komentarz. Nie najlepiej stoimy z całym asortymentem. Zobaczmy, czy jeszcze z nich coś wydobędziemy. Czy to już z wszystkich zebraliśmy? Chyba tak, ten jeszcze może. Ten jeszcze może coś kryć w sobie. Też nic.
Pod Karzaniem, może tu będzie bezpieczniej. Zobaczymy za moment. Nie, no ewidentnie słyszałem jakieś głosy. Tu w lewo, prawda? Nie, no musimy być tu przeładowani na maksa. Dobra, do jakiegoś panelu konfiguracyjnego mamy dotrzeć. Dobrze, próbujemy to. Ale ścięło. Ja nie wiem, co z tą grą jest. Dziennik, zapis RIG. Państwo oczywiście mogą sobie zestopować to nagranie. Ja sobie doczytam to tuż po. Ale dziś tnie. No niemiłosiernie. Stacja zapisu. Jak najbardziej. Kochamy te stacje zapisu. Gdyby nie one na każdym miejscu, to ja nie wiem, jakby nam to szło. Chociaż sami ocencie, dużo śmierci wcale nie było. Dwie czy trzy? Przejście w nieważkość. Wystartuj. Centryfuga wyłączona. Proszę podłączyć moduły generatora ręcznie. To są generatory? Ale! Ciężko w tej nieważkości z nimi. Od razu sobie zaaplikujmy tą jedną apteczkę, bo sami widzicie, jaki jest nasz stan zdrowia. Ja oczywiście przy sklepie pożydziłem na apteczkę, które my tu mamy wyłączyć. Przed chwilą go miałem namierzone, cholipa. Może nikt na nas już nie wyskoczy, może jeden tu tylko był, kto wie. A więc tak to. Czy to nam wyszło w tym momencie? Chyba nie tak jak miało. To miało tam zostać i się kręcić, podejrzewam. Aha, ja nie mam stazy, ale mogę sobie ją zużyć. Spróbujmy w ten sposób. Zestaw stazy. Dobra, zostawił nam amunicję. Ej.
Ej, ale przecież ten jest podłączony, to gdzie ten kurde był drugi? Drodzy Państwo. Się oddalić, że gdzie? Wyjść stąd? Może być. Tu chyba nas nie było i generalnie windkę mamy na dole. Tu mamy zamknięte. Okej, odcisk pewnie nam nie zadziała. Więc tu spróbujmy sobie. A, tutaj jeszcze przy tym komputerze, to nam na pewno teraz jest wszystko okej. O cholera. To jest takie do testowania astronautów. Centryfuga uruchomiona. Przywracanie równowagi z ładunkiem tektonicznym. Pamiętacie, jak zostaliśmy? Centryfuga znów działa. Zostało już tylko uruchomić silniki. Czekam na twój znak. O cholera. Dobra, przeszliśmy to. Weźmy tlen. Też słuchajcie, poczekajmy tu sekundę. Jeżeli ktoś nam się pojawi na drodze, my musimy ewidentnie mu zejść z drogi, bo to się nie opłaca z nim walczyć i biec w tą stronę. Gdzie nasz gro prowadzisz? Nie ma co zapisywać. Okej. Co to była za jazda? Nie lubię też tego cichego dźwięku, kiedy jesteśmy pod tlenem. Już wiemy, czemu gra nam dawała tyle apteczek. A co to był za wstrząs niepokojący? Ogólnie musimy sobie tak przełączyć. Zrobimy sobie też zapis kontrolnie, ale postaram się dojść do kolejnego punktu kontrolnego jeszcze w tym odcinku. Jestem ciekawy, czy jak zapisujemy, ktoś nas może chwycić. Wydaje mi się, że nie. Jezu!
Ale ktoś mi wytłumaczy, jak ja mam go załatwić bez amunicji? Czyli szybkość, gra stawiała na szybkość tutaj. Okej. Ale tak jak obiecałem, kolejny punkt kontrolny musi być zdobyty. Fajny jumpscare z tym potworkiem. Okej. Tamtą stronę, czyli się cofamy. Cofamy się. To kurczę, jeżeli nam tu znowu włączą odkażenie, to ewidentnie ja nie mam czym walczyć, wręcz nie wydaje mi się. Żeby to był dobry pomysł. Okej. Mamy. Chaos, dziennik. Pokładu inżynierskiego. Ja Państwu tu udostępnię oczywiście jak zwykle. Możecie sobie zestopować to. Uprawnienia potwierdzone. Dobra, a na trójeczce mamy przeładowane. Nie wiem co ta grafika, jakby ten DLSS tu nie dawał rady trochę. Warsztat. Czy my w warsztacie możemy ogólnie coś zrobić? Też sobie zobaczymy to od razu jak tu jesteśmy. Rozpruwacz by mnie interesował. Nie wykryto węzłów w pobliżu. Gdzie ja mam je? Ej, zaraz. Ha, bo to jest ta. Ja chcę tą piłę plazmową. Czy rozpruwacz? Czekajcie, sobie zaraz ogarniemy. Jaka to jest broń? Pod jedynką jest to. No okej, okay, rozpruwacz. Dobra, ja go robię dalej sobie. Przepraszam was za małe zamieszanie. To jest piła plazmowa, przecież co to by mogło być innego? Pojemność i wtedy będziemy mieli obrażenia, będzie mocniejsza, też fajniej to będzie nam wychodziło. Teraz pewnie mamy miejsce na 12 naboi. Jak najbardziej. Ale gra ewidentnie tą tarczówkę, kurczę, faworyzuje tutaj, skoro nam rozdaje takie naboje. Ja tu coś zostawiłem pod drogą. Czy to gra nam zostawia co chwilę coś nowego? Ten kubek też wygląda jakby do podniesienia. Ale nie da się. Nie da. Nie lubię tych małych wind. Zdecydowanie nie. W ogóle jak zaczynała się ta seria i coś przytrzasnęliśmy drzwiami od windy, no niesamowicie to wyglądało. Już ręka na spuście, no inaczej tu się nie da w tym tytule niestety. Okej. Okay. To już jest znane dla nas miejsce. Isaac, magazyn paliwa otwarty. Da ci dostęp do komory silnika. Kurczę, czy ja chcę iść w tym odcinku? Drodzy Państwo, wybaczcie, ja już dziś mimo... że jest późna pora, nie dam rady po prostu, kurczę, dłużej tutaj ogarnąć tego tytułu. Mam nadzieję, że uda mi się na sobotę dla Państwa przygotować więcej ciekawych odcinków, ale jeżeli wytrzymaliście z moim biadoleniem do tego momentu, koniecznie zostawcie suba i łapkę w górę. Cześć, do zobaczenia.